Witajcie! W dzisiejszym odcinku postaramy się zaprezentować Wam kombajn Deutzwar 2680. W trakcie filmu przeprowadzimy nieco dziwny test. Zastanawialiście się kiedyś, czy polskie maszyny różnią się wagą od zachodnich? Postaramy się sprawdzić, czy do produkcji kombajnu Deutzwar użyto więcej stali niż do produkcji legendarnego Bizona Z056. Do tego testu udamy się do zaprzyjaźnionej firmy V-Eco, która używa profesjonalnej wagi do ważenia skupowanego złomu metalowego. Postawimy na niej obie maszyny i sprawdzimy, który kombajn waży więcej. A teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego filmu. Paweł, mamy grudzień, tuż przed świętami. Tak. Czy to jest czas, aby myśleć o żniwach? Moim zdaniem, jak się popatrzy na rynek używanych maszyn czy nowych maszyn, to jest najlepszy czas, bo jest podsumowanie, każdy już zrobił, wiadomo, czym dysponuje i co chce zrobić. Wiadoma sprawa, żniwa zbożowe już dawno, dawno nami zapomniane w tym sezonie 22. Kukurydziane kończymy. Podsumowujemy, tak jak mówisz, tak naprawdę tak. Wyniki tegorocznych plonów, a i być może w dużej części już zysków nawet, bo jest gro rolników, która sprząta z pól i od razu sprzedaje. Okres żniw właściwych już dawno minął. Ostatnie hektary kukurydzy również znikają z pól, przez co warto pomyśleć nad zmianą kombajnu, aby być dobrze przygotowanym na kolejny sezon. Ciekawą maszyną do rozważenia jest kombajn Deutzwar, który krótko zaprezentujemy w dzisiejszym filmie. Deutzwar. Tak naprawdę historia zaczyna się w 1870 roku. I od nazwy nawet troszeczkę prostszej, bo tym samym takim początkiem clue była firma, czy nazwisko, Farr. Dokładnie tak, firma rodzinna. I od tego zaczyna się historia tego producenta. A w konsekwencji kombajn. Aby dobrze przedstawić tę maszynę, zacząć musimy od samego początku. Johann Georg Farr w 1870 roku położył kamień węgielny pod firmę Farr, która z biegiem lat zyskała międzynarodowe uznanie. Pierwszymi maszynami produkowanymi w fabryce były kosiarki, mocarnie ręczne, młyny i przetrząsacze do siana. Biznes prosperował znakomicie, a firma ciągle prężnie się rozwijała. Niedługo później pierwsze maszyny zaczęły trafiać za granicę, do Austrii i Alzacji. Farr wtedy nie prowadził produkcji przemysłowej, co pozwalało na oferowanie szerokiej gamy produktów, których poszukiwali rolnicy. Historia z produkcją i sprzedażą kombajnów nie rozpoczyna się od opracowania własnego projektu. Na początku Farr sprzedawał amerykańskie kombajny, lecz wkrótce potem sam zaczął je produkować. Pierwszym krokiem do produkcji przemysłowej była decyzja o produkcji wyłącznie kombajnów. Farr przetrwał I wojnę światową dzięki ogromnemu popytowi na maszyny do zbioru zboża. Sprzedaż po wojnie rozwijała się na tyle dobrze, że fabryka wciąż się powiększała. Na początku lat 30. Farr zyskuje kolejne sukcesy i rozwija swoją produkcję o ciągniki rolnicze. Jako ciekawostkę warto dodać, że podczas I i II wojny światowej Farr stał się fabryką zbrojeniową, w której produkowano głównie granaty. W 1961 roku firma Farr osiągnęła imponujące wyniki produkcji maszyn na poziomie 1 200 000 kombajnów do trawy, siana i zboża, 100 tysięcy traktorów i 27 tysięcy kombajnów zbożowych. Farr stał się największym producentem w Europie, zatrudniając 4200 pracowników. Wymagane były znaczne inwestycje, którym rodzina Farr nie była w stanie podołać, dlatego większościowy pakiet akcji sprzedano firmie KHD. W taki sposób zakończyła się samodzielna produkcja maszyn pod nazwą Farr. Firma Deutz powstała w 1864 roku.
w dawnej olejarni za dworcem centralnym w Kolonii. Produkowała silniki. Firma również bardzo dobrze się rozwijała i w późniejszych latach produkowała nawet lokomotywy, a technika rolnicza stała się filarem firmy dopiero po I wojnie światowej. Czy przy maszynie, kombajnie, prawie 40-letnim, można w ogóle mówić o stanie technicznym? No oczywiście, jak najbardziej. No przecież mamy 40-latków, którzy może stan techniczny mają jak na 40 lat, ale ducha mają 18-latka i należy to wykorzystywać. I to jest bardzo fajna i słuszna uwaga, bo tak samo na podstawie maszyny można zobaczyć, kto jak o nią dbał przez te lata. Dokładnie, ale też widać, że jest prosta, łatwa w obsłudze. Kombajny zbożowe Deutzfahr, produkowane w ubiegłym stuleciu, charakteryzowały się prostotą budowy oraz niezawodnością. Maszyny te cieszą się bardzo dobrą opinią użytkowników. Ogromny wpływ na to mają podzespoły wykonane z bardzo dobrej jakości materiałów, co znacząco wpływa na ich niewielką awaryjność. Prezentowany kombajn nazwać można rarytasem, ponieważ takiej jakości kombajnów Deutzfahr już od wielu lat nie produkuje. Deutzfahr M2680 z 1986 roku produkcji dostępny jest do zakupu od ręki. Maszyna wyposażona jest w header 3,6 metra, 5 wytrząsaczy, siekacz słomy. Kombajn posiada komfortową jak na swoje czasy kabinę, fabrycznie wyposażona w klimatyzację. Patrząc przez pryzmat Bizona, który w tamtych latach wyposażony był tylko w daszek. Różne parametry są kombajnu, ale zastanówmy się, jakie znaczenie ma waga kombajnu, czyli jego masa. Otóż tak naprawdę nie ma większego znaczenia ten parametr. Niby tak, ale zawsze niektórzy klienci na to zwracają uwagę, żeby on był, powiedzmy, dopasowany do tych warunków, które ma na polu. A no tak, jak najbardziej. Czy taki test ma logiczne wytłumaczenie? Na to pytanie może odpowiedzieć sobie każdy z Was. Biorąc pod uwagę różne ukształtowanie terenu polskich pól, ogromne znaczenie ma środek ciężkości kombajnu. Jak doskonale wiecie, istnieją kombajny przystosowane do pracy na stromych zboczach, lecz są dużo droższe od tradycyjnych. Drugą sprawą jest to, iż w niektórych gospodarstwach pola znajdują się na grząskim gruncie. Zdarzają się żniwa, w których opady deszczu są obfite i ciężko zebrać plony ze względu na to, że kombajny toną w błocie. Wtedy lekki kombajn ma ogromne znaczenie. Liczy się każdy kilogram, aby wjechać kawałeczek dalej w łan zboża. Biorąc pod uwagę masę kombajnu, ma ona znaczenie w skrajnych momentach. Kombajn Deutzfahr okazał się kilkaset kilogramów cięższy od legendarnego Bizona. Czy to oznacza, że do produkcji kombajnu użyto lepszej jakości materiałów? Czy Deutzfahr jest mniej awaryjny przez to, że jest cięższy od Bizona? Takich pytań można zadawać bardzo dużo, lecz waga kombajnu podczas żniw nie ma większego znaczenia. To stan techniczny wpływa na bezawaryjną pracę maszyny, a nie jego waga. Znamy wiele historii użytkowników, szczęśliwych użytkowników kombajnów marki Deutzfahr. Dokładnie tak, bo to była bardzo kochana maszyna, bardzo prosta i nieskomplikowana. Spełniała swoje zadanie onego czasu, kiedy one były najbardziej użytkowane. Przedstawmy historię Ediego Farmera. Dokładnie. Eddie Farmer przez kilka lat był posiadaczem kombajnu Deutzfahr, nowej produkcji. Jednak kombajn przerósł jego możliwości i okazał się ogromnym problemem. Aby dobrze przedstawić tę historię, zacząć musimy od kombajnu Deutzfahr M3640, który podczas żniw uległ awarii. Eddie Farmer w trakcie sezonu pochopnie podjął decyzję o zakupie nowego kombajnu Deutzfahr, sugerując się brakiem czasu na naprawę w trakcie sezonu.
Kilka lat okropnej suszy, która dotknęła rejon Ediego, a w kolejnych latach całą Polskę, doprowadziło do tego, że Eddie nie był w stanie spłacać rat za kombajn. Właśnie wtedy pomocną dłoń wyciągnęła firma Kormanek, odkupując kombajn Deutz Fahr, tym samym ratując Ediego przed bankructwem. Następstwem tej akcji z odkupem kombajnu było zastąpienie Deutza tańszym kombajnem podobnej wydajności marki Rostielmasch. Mniejsze raty za kombajn pozwoliły Ediemu uniknąć bankructwa. Rostielmasch Vector 425 dzielnie zastępuje poprzedni kombajn Deutz Fahr, co możemy obserwować na kanale Ediego Farmera. Po przetransportowaniu kombajnu Deutz Fahr 9205 do Tarnowa Podgórnego bardzo szybko znalazł się nowy nabywca na tę maszynę. Mimo pory roku czas mocno zastanowić się nad wyborem zakupu maszyny na kolejne żniwa. Dokładnie tak. Uważanie i sprawdzanie tego, co się śledzi na rynkach używanych kombajnów, jest bardzo cenne, a pora jest idealna na to, żeby można dokładnie przeanalizować tą ofertę, która jest na rynku. Bardzo słuszna uwaga, no bo przecież nie każdy musi i ma ochotę i przede wszystkim stać go na zakup nowych, drogich maszyn. Jeśli rozważasz zakup kombajnu, a nie jesteś pewien, czy nowy kombajn to dobry wybór, to warto sprawdzić ten egzemplarz. Kombajn został dokładnie sprawdzony przez serwis. Dokonano szeregu koniecznych napraw, tak aby kombajn mógł posłużyć kolejne sezony podczas zbioru płodów rolnych. Trzeba też zaznaczyć, iż w firmie Kormanek oferujemy cały czas nowe kombajny zbożowe marki Rostielmasch. Zatem jeśli kogoś interesuje nowa maszyna zamiast używanej, zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.